Dziś zaczynamy z coraz innego miejsca, z domagowego warsztatu, gdzie jak widać za mną znajdują się dwa akwaria czterokomorowe, które zostaną wyrzucone na dwór i tu będziemy właśnie hodować larwę, czarną larwę komara. I to właśnie będzie nasza karmówka dla rybek, o której tam wspominałem wcześniej. Nie było czasu wcześniej, no może nie tyle czasu, ale przymrozki ranne jeszcze nie pozwalały przygotować zbiorników, bo jak wiadomo, silikon obmarznie i potem odpada od szyby, więc lepiej było nie ryzykować. Tyle z wstępu, wynoszę akwaria, no i będę napełniał A więc wodą. akwaria wyciągnięte są na zewnątrz, w ogródku. No i tu będziemy je napełniać wodą. I będziemy czekać, aż larwy komara zniosą nam jajka do wody. No i z tego później będziemy odławiać. Ja mówię sobie, larwę będziemy karmić nią rybki, a to później w aktualizacji będzie. Zobaczcie, jak to wygląda, jak ja to odławiam, jak ja tym karmię. Po jakimś czasie niestety zbiorniki zrobią się zielone. No i jak będzie wyglądać to wszystko, więc zmieniam kadr, napełniam wodę i zobaczcie, jak to wygląda. Wody trochę wejdzie i czasu niestety będzie trzeba było na to poświęcić. Film będzie przyspieszony. No więc do połowa też nie będę nalewał, bo jak widzimy, niebo jest zasnute chmurami. Coś nam jeszcze tam napada. Dobrze jest do wody wrzucić jakiegoś listka. No ja akurat mam to pod wiśnią, to tu coś odpada, jakiś listek czasami, jakiś pączek, to to wpada, żeby ten komar na powierzchni wody miał gdzie siąść. No i tyle. Z tego nagram całą akurat puszczanie wody, a wy oglądniecie to w przyspieszeniu. No, jedno mamy z głowy, zabieramy się za drugie.
jest napełnione. Teraz tylko czekamy, aż natura zrobi swoje. A więc jak widzieliście, tak właśnie wygląda przygotowanie do mojej hodowli larwy komara. Ona nie będzie taka, jak można kupić ją na rynku, biała, czyli wodzień, to będzie czarna. Ale rybki też sęcią zjadają. A więc każdy może z taką zrobić, nie musi mieć akurat do tego, tak jak ja mam dwóch akwariów, no szczerze powiedziawszy, nie mam co z nimi zrobić, więc dlatego one są, starczy zwykły większy słoik 3-litrowy, też tam komar będzie znosił jajka, byle była w nim woda, bo komary rozmnażają się w wodnym środowisku. A więc, jeśli się podobało, oczywiście łapka w górę dla subskrypcji, a dlatego by wiedzieć, że wstawiam nowy film. Może będzie ciekawy, może nie. Wszystko zależy od tego, co lubi. A więc do usłyszenia w następnym filmie.